Cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik na temat przetworniczek. Tutaj jedna, którą teraz widzicie z wyświetlaczem, to jest przetworniczka step down, czyli obniża napięcie. Załóżmy z 20 V do 15. A druga przetworniczka to jest step up, czyli podwyższa napięcie. Załóżmy z 5 V do na przykład 10. I wytestujemy sobie dzisiaj tą właśnie przetworniczkę Step Up z powerbankiem. Sprawdzimy, jakie ona ma parametry, bo widziałem w sklepie, chyba jest ona łapie dopiero 4 V wzwyż. Także myślę, że z powerbankiem powinna zadziałać. Mam taką nadzieję zresztą, bo chcę ją wytestować w pewnej sprawie. No i tutaj mam coś takiego, kiedyś znalazłem, jak robiłem w takiej pewnej firmie, gdzie był kosz z odpadami, jakby to powiedzieć, od baterii, tak? Że na przykład jak ktoś miał zużyte baterie, to mogli tam wyrzucać te baterie i nie tylko wyrzucali baterie, ale różne urządzenia. Kiedyś w ogóle świetny akumulator od robota sprzątającego znalazłem. To tak już mówię na marginesie. Tylko nie wiem, co się z nim stało, czy go wyrzuciłem, czy gdzieś schowałem i nie wiem gdzie. Ale dobra, skupmy się na tej przetwornicce. Wracając dzisiaj do domu, wstąpiłem do sklepu elektronicznego i zakupiłem. W ogóle zresztą zaraz postaramy się poszukać takiej przetworniczki na AliExpressie. Podejrzewam, że bez problemu. Okej, odtąd ostrzy. Jak widzicie, tutaj mamy regulację na wyjściu voltów. Tu mamy wyjście, tu mamy wejście. Czyli żeby to było logiczne, ustawmy sobie to tak. Przepraszam za paznokcie, ale wejście i wyjście. Napis na tej płytce jakiś tutaj mamy XTU myślnik SY myślnik 8. Cokolwiek to znaczy. Ale najważniejszym tutaj elementem na tej płytce to jest właśnie ten element. Może ja zrobię makro, będzie to lepiej widać. Makro. Ok. Teraz zobaczcie, tutaj jest on opisany jako XL6009A1. No i tego będę starał się szukać na AliExpressie. Nie powinny mi takie przetworniczki wyskoczyć bez problemu. Tu jest rezystor taki dokładny, którym reguluje się właśnie te wyjście. Bez wyświetlacza, także trzeba będzie sobie ustawić jedną taką stałą, jakby to powiedzieć, na wyjściu opcję. No i zobaczmy sobie teraz na AliExpressie, co znajdzie nam po wpisaniu tego numeru tutaj z tego elementu. Ok, słuchajcie, przełączyłem się na Firefoxa, żeby wam pokazać, ile kosztuje taki moduł na AliExpress. Dokładnie 2 zł 59 groszy. A ja tutaj dzisiaj w sklepie za niego dałem 12 zł, równe 12 zł. Czyli oni zarabiają na jednej takiej przetwornicce 10 zł. Jaka to jest przebitka? Sporo, nie? Także patrzcie, za te 12 zł to ja bym miał takich modułów raz, dwa, trzy, cztery. Cztery przynajmniej. I tu jest właśnie dokładnie ten sam MOSFET, który steruje tym wszystkim, XL6009. To jest ten tutaj. A tu jest nawet jakiś inny jeszcze? Nie, ten sam, dobrze. I powiem wam tak, zobaczmy sobie jeszcze jak z Chiny, z Austrii, Hiszpanii. Tak samo, wow, dostawa niemożliwa do Poland, Francja, Australia, nie, tylko z Chin można wysłać do Polski. No i wysyłka najtańsza, 3 zł 46 groszy, czyli za dwie dychy, no sporo tego mógłbym nakupić. Zobaczmy sobie specyfikację, jaka tu jest w ogóle podana. Tu pisze, że ten jest to moduł ładowany wysokiej wydajności dla prądu przełączania 4 A.
Moduł wykorzystuje XLL złożonego w schemacie sofistykowanego, jego wydanie jest znacznie lepsze od LM2577. Czyli ten tutaj moduł jest o wiele lepszy niż w jakichś tam pewnie starszych wersjach. Na mnie interesuje najbardziej, jakie on ma wejście. Bardzo szerokie napięcie wejściowe wynosi od 3 V. Czyli wow, fajnie, dwie baterie 3 V mógłbym podłączyć. Mam nawet takie koszyczki fajne na dwa paluszki do 32 V. A optymalny zakres napięcia roboczego wynosi 5,32 V. Bardzo szerokie napięcie wyjściowe 5,35 V. No załóżmy, że te 3 V jest takie minimum absolutne. 32 V, wbudowany 4 A wysoko wydajny przełącznik MOSFET, zapewniający wydajność do 94%. No tak, wszyscy tak piszą, a jak robią testy jakieś tacy goście, którzy mają profesjonalny sprzęt, wychodzi, że on jak 3 A pociągnie, to będzie dobrze. No ale dobra, to już nie wnikam w takie szczegóły. Zakres wyjściowy od 5 V do 35 V. Fajnie, super, naprawdę. Prąd wejściowy 4 A. Maksymalny bez obciążenia 18 mA, wejście 5 V, wyjście 8 V, bez obciążenia mniej niż 18 mA. Im wyższe napięcie, tym większy prąd bez obciążenia. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o AliExpressa. Jak widzicie, jest to mega, mega tanie, a bardzo fajna rzecz, przydatna myślę. To jest w ogóle pierwsza moja taka rzecz. Miałem sobie wcześniej kupić te przetworniczki Step Up, bo przydają się naprawdę. Jeżeli gdzieś tam grzebiecie w elektronice, to takie coś jest nieraz zbawieniem. Słuchajcie, lecimy teraz pod kamerkę z powrotem. No i co będę robił? Co ja teraz chcę w ogóle zrobić? Chcę podłączyć powerbanka, czyli na wejście. Tutaj na wejściu będzie powerbank. To będzie podłączone do powerbanka ta jedna wtyczka. Tu będę musiał niestety uciąć kabelek i przylutować sobie tutaj do tych dwóch pinów, czyli plusa i minusa. No i na wyjściu tutaj powinienem mieć już jakieś napięcie wyjściowe, które będę mógł sobie regulować tutaj tym potencjometrem. To co? Lecimy z lutownicą pewnie, nie? Ale najpierw sobie obetniemy tą końcówkę tutaj. Myślę, że no może zostawię sobie taki margines w razie, jakbym mógł sobie kiedyś to wykorzystać. To jest chyba od jakiegoś papierosa, mi się wydaje. Elektronicznego. Albo mam coś jeszcze lepszego. Chwila, robię pauzę. Tylko nie wiem, ile to będzie miało na wyjściu. Tam jest malutki akumulatorek. Chcę wam coś jeszcze pokazać. Słuchajcie, kiedyś znalazłem taki elektroniczny papieros. Nie pamiętam, gdzie go już znalazłem, bo to w cholerę czasu temu było. Patrzcie, on w ogóle działa. On tu miał jeszcze taki jakby ustnik, do którego się lało ten cały płyn, którym się zaciągają, tak, nieraz. I patrzcie, ma jakieś napięcie, ładowanie przez USB-ka. To by było też bardzo fajne podłączenie tego. Tylko właśnie jak? Tutaj musiałbym kabelki dolutować jakoś na wyjściu. Ha. Dobra, z ciekawości sobie zmierzę miernikiem, ile tutaj jest na wyjściu tego powerbanka. Oczywiście pokażę wam też, bo wiem, że jesteście ciekawi takich rzeczy. Także ustawiamy sobie na zakres 6 V, myślę bez problemu. Masa powinna być na zewnątrz, jak myślę. I teraz jest taki motyw, że będę musiał przycisnąć tutaj ten przycisk, a środkowym, czyli plusem, 3,7 V. 3,7, jak wciskam. Fajnie. On się pewnie podładuje do maksymalnie, tak myślę, może do 4,2 V. Także to też by było bez problemu można użyć do tego. Tylko podłączyć się tutaj jakoś kabelkiem.
Tak, żeby do tego. Dobra, to na razie na bok zostawię sobie. Tak się zastanawiam, czy rozwalać to, bo i tak tego nie używam. Czy już od razu pobawić się z tym? Ale nie. Teraz źle pomyślałem troszeczkę, bo żeby to działało, to musiałbym mieć cały czas wciśnięty ten przycisk, nie? Także musiałbym tutaj zalepić jakąś taką taśmą albo złapać trytytką, żeby on był wciśnięty. Także nie, to sobie wykorzystam do czegoś innego. Myślałem, żeby też przerobić kiedyś to na elektroniczny wkrętak. Nawet działający chociaż w jedną stronę. Wykręcanie. No, chyba to będzie lepsze do przerobienia do elektronicznego wkrętaka. Tylko jakiś taki silniczek wolnoobrotowy tutaj zamontować. Dorobić końcówkę. Namocowanie bitów z magnesem, oczywiście. I myślę, że to by był świetny projekt do zrobienia takiego czegoś. Pomyślę, dobra, tego nie będę rozwalał. Czyli rozwalam to. Ten kabelek. Utnę sobie go gdzieś mniej więcej tu. Ucięty. Tym mogę nawet ściągać izolację. Także mega się przydaje coś takiego. Ale tu będę musiał więcej troszeczkę złapać, żeby się dostać do plusa i minusa. Pięknie obrane. Teraz tylko tutaj ładnie przylutować sobie. Nawet będę mógł zrobić w ten sposób, że wejdę w jedną dziurkę i wtedy przylutuję od góry. Ładnie wszystko. No, myślę, że to będzie spoko. Żeby sprawdzić, jak to działa, to myślę, że będzie spoko bardzo. Dobra, teraz sobie oskrobię tutaj tylko tą izolację na samym końcu tych kabelków. Żeby to przylutować potem ładnie do tej płytki. Ale najpierw zaraz sprawdzę, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Podejrzewam, że plus to będzie tutaj albo biały, albo biały. Tak jest, dobra. Dobra, słuchajcie, ja sobie sprawdzę teraz tutaj na powerbanku nawet wezmę powerbanka. Gdzie jest plus, a gdzie jest minus? Także ja się podłączę tutaj. Wy tego nie widzicie oczywiście, bo kabel mi nie starczy, żeby wam to pokazać. Powerbanka, a może. Jakbym tak naciągnął to lekko. Dobra, jest. Podpięte pod powerbanka. Ja sobie teraz sprawdzam, gdzie jest plus, a gdzie jest. O, minus. Żebyście też widzieli. Czyli czerwony z tego. Aha. Czyli plus to jest, minus to jest biały. Generalnie tak powiem. Minus to jest biały. Czyli lecimy w lutowanko. Zabawa w lutowanko. Wyciągniemy sobie wspomagajkę malutką. O, w tym się najlepiej. Znaczy najlepiej. W tym się bardzo fajnie łapie to. OK, złapiemy sobie tutaj. Będziecie to widzieć? Będziecie. Jeden kabelek. Najpierw pocynuję sobie kabelki, a potem przylutuję do tej płyteczki. Wyciągam moją magiczną lutownicę T12. T12. Jakie mam w ogóle tutaj grot założony? O nie, ten nie. Muszę iść po inny grot. Ok, wziąłem inny grot typu K. Każdy wie, o co chodzi, jeżeli używa T12. I teraz tak, gdzie ja tutaj te zasilanie rzuciłem? Dobra, jest tutaj. Zasilacz chyba jest podpięty, także powinienem mieć tutaj wszystko sprawne. Podłączamy ją. Działa, ok. Także możemy zacząć zabawę. Wlutowanie już za chwileczkę, tylko jeszcze cynę sobie wezmę, moją ulubioną.
Tinola. Bardzo dobra cyna. Do takich spraw jest idealna. Czyściłem grot. Teraz sobie pocynuję tutaj tą końcówkę. Jedną i drugą. Ok. Pocynowana. I teraz sobie polecimy z wlutowaniem tego. Sobie wykorzystam tutaj tą trzecią rękę, tak żeby to złapać. Okej. Okay. I może najpierw tak. Minus to był biały, czyli po lewej stronie. Okej. Okay. Zagnę to troszkę. Może w tą stronę zagnę, będzie lepiej. No i teraz tutaj cyny sobie nałożę troszeczkę. Trochę krzywo. O, tak będzie mi wygodniej. A w zasadzie to nie, to odegnę w tą stronę, bo jest większe pole styku. Dobra. I teraz sobie pocynujemy. Mógłbym użyć tutaj troszeczkę topniku, bo lepiej to siadło. Ale Tinol jest bardzo spoko. Pierwsza przylutowana nóżka, czy kabelek w sumie. Teraz plus. Mam nadzieję, że mi sięgnie. Sięgnie wręcz na styk. Idealnie. Powiem wam, idealnie. No i teraz sobie zlutujemy drugą część i zaraz podłączymy go do powerbanka. Zobaczymy, czy on pokaże nam coś na mierniku na wyjściu. Polutowane. Bardzo. No, nie no, ja uwielbiam tą cynę. Naprawdę. Genialna. W sumie bez żadnego topnika radzi sobie perfekcyjnie. Ok, słuchajcie. To jest podłączone. Także bierzemy sobie miernik w rękę. I zobaczymy, jakie napięcie będzie na wyjściu po podłączeniu pod powerbanka. Ja sobie ustawię 60 V dla pewności, żeby tutaj nic nie uwalić. Podłączam pod powerbanka. To. Ok, podpięte. Teraz zastanawiam się, jakie oni tutaj napięcie ustawili na końcu. Minus do minusa, plus do plusa, oczywiście. I patrzcie, jakie jest na wyjściu. Obserwujcie miernik. 24,49 V. Wow! Czad! Już to kocham, urządzonko. Super sprawa. Dobra, czyli trzeba jechać w dół. I to jest tylko z powerbanka. Lecimy w dół. Jeden obrót. Drugi. Zrobię 5 obrotów. Trzeci. Tak mniej więcej oczywiście. Czwarty. Piąty obrót. Bo teraz powinno mi mniej pokazać. 24 V pokazało. 29. Czyli co, ja źle kręciłem? Dobra, zróbmy inaczej. Może uda mi się podłączyć tak, żeby były dwie przyczepione. A, dobra, to zrobię tak. Ok. Patrzcie. Teraz będę kręcił. Pika. Cisza. Jezu, jeszcze moje papugi. On ma maksymalnie do 32. Jak lecę w lewo, to on ten. Jak lecę w prawo, to maleje. Nie wiem, czy to Chińczyk nie zamontował odwrotnie. Powinno być w sumie na odwrót. Kręcąc w stronę wskazówek, powinno rosnąć. A teraz on mi zniża, nie? W sumie mógłbym obrócić to w drugą stronę, wtedy by wyszło na to samo. Ale troszeczkę tak na logikę biorąc, jakby tą płytkę tutaj sobie złapać, no to jest na odwrót, nie? Ja sobie zejdę do 6 V. Tak myślę, co by tym zasilić, tak żeby sprawdzić, czy to działa. 16 V. I to z powerbanka, słuchajcie, leci. Który ma na wyjściu
Tamte 5 V, nie? 13 V. Już czuję, że będzie super sprawa. 11, 10, 9. Mówię, 6 V chcę uzyskać. A najlepiej 6,5. Takie optymalne. To będzie 6, 60, 54, 55, ach, 47. Dobra. Jeszcze podkręcę minimalnie. Halo. Nie, chcę więcej. 6,50. Dobra, niech będzie to 6,53. 6,53 V z powerbanka. Genialna sprawa. Także ja jestem uratowany. Kupiłem sobie jeszcze taką magiczną wtyczkę do... Właśnie, porównam ją. Czy ja w ogóle dobry rozmiar kupiłem? Bo powiem wam, że nie. Nie sprawdziłem tego do końca. Ale mówiłem mu o rozmiarze takim jak do Arduino. Mam nadzieję, że koleś mnie zrozumiał, bo będzie pasować do też innych rzeczy. Jak chcę sobie wyciągnąć takie, mam jeszcze inne, kupiłem kiedyś. Chcę porównać, gdzieś miałem suwmiarkę. Dobra, słuchajcie, jeszcze mam tutaj taką inną, która pasuje do pewnej rzeczy. A to powinno być to samo chyba. A, zaraz mierzymy, ile ma ta. Ta ma ile? 55. 55 średnicy zewnętrznej. I ta ma też 55. Czyli będzie pasowała do czego? Do tego, co potrzebuję zasilić. Super. Czy to się w ogóle nagrzewa? Powiem wam, że nie czuję nic w ogóle, bo oczywiście teraz nie jest pod żadnym obciążeniem, ale to do czego będę podłączał, to będzie brało chyba maksymalnie 250 mA, także 1/4 ampera. Także nie powinno to jakoś obciążać tego układu jakoś. No i mam to. Mam to, co chciałem osiągnąć. W ogóle sobie muszę zamówić kiedyś na AliExpressie więcej tych przetworniczek różnych. To jest zarąbista sprawa. Widzieliście ile? 24 V z powerbanka mi dało. No superancko, dobra. Czyli co? Mniej więcej pokazałem wam to, co chciałem wam pokazać. I przy okazji samemu sobie przetestować to. Ale jeszcze coś zaraz sprawdzę. Mam taki jeden pewien bajerek. I spróbuję zasilić to teraz z tego. Słuchajcie, zrobimy sobie naprawdę taki fajny już test, podłączając tą przetworniczkę, miernik RLC. Ja z niego wyjmę baterię. Ja sobie go przerobiłem zresztą. Widzicie, że tu mogę sobie podłączyć różne tam sondy. Tu jest jeszcze takie wyjście, dzięki któremu mogę na przykład podłączyć sobie badanie tranzystorów i tak dalej, ale to mniejsza o to. Wyłącznik, żeby oszczędzać baterię. Żeby nic tam naprawdę ona nie pobierała żadnego układu. No i co? I zasilanie, które sobie dorobiłem. Czyli przetestujemy przy okazji wtyczki. Pierwsza wtyczka, taką, którą kiedyś kupiłem, pasuje idealnie do tego. Perfekt. A te, co dzisiaj kupiłem, jak będzie pasowała, to na 1000% będzie pasowała do tego czegoś, co sobie chcę zrobić. No, wchodzi bez problemu. Dobra. Może nie tak mocno jak... Jak ta, bo te są... No, te są lepsze, moim zdaniem, od tych. To jest takie najtańsze,
Co jest chyba możliwe. Dobra, słuchajcie. Czyli teraz sobie zrobimy tak. Odkładam to na bok. Dosztukuję sobie tutaj kabelek. Oczywiście muszę sobie więcej takiego przewodu, kabla. Jak to powiedzieć teraz poprawnie? Kupić, bo już mi się kończy. Się przydaje właśnie przy takich różnych głupich projektach moich. Dobrze, tu mamy jedną stronę. Tu mamy drugą. W sumie mogłem to zrobić tymi, ale dobra. Jedna strona jest. OK, bierzemy trzecią rękę. Tego sobie odłączymy z powerbanka. Powerbank niech się ładuje, bo będzie, mam nadzieję, służył jakiś czas. No i co? Teraz sobie przylutujemy tą drugą część. Czyli to już mi nie wejdzie. Dobra, czyli ja muszę sobie podsynować najpierw ten kabel i potem go przylutuję do tych pól, czyli bierzemy sobie Tinola. Pięknie pocynowana. Wróćmy tak, żeby było mi wygodniej. W tym Tinolu jest fajnie zawarta ta kalafonia, która jak się rozpuszcza, pięknie wchłania się w drut. No i dobrze, to mamy polutowane. Teraz sobie jeszcze podsynuję tutaj na tej płytce te pady i potem przylutuję już normalnie kabel, przewód. Dobra, i teraz tak, plus to będzie z czerwonym tym, a minus całkowicie czarny, czyli dajemy sobie plus do plusa, minus do minusa. Zaraz już będziemy mieli wszystko gotowe. O, tak będzie dobrze. No to tutaj mi troszeczkę ręka zeszła, bo mi się przykrzywiło. Dobra, więc mamy nasze urządzenie gotowe już prawie do pracy. Podłączanie pod powerbanka, wyjście. Teraz tylko, żeby sobie przylutować tą wtyczkę na końcu. Oczywiście nie mogę zapomnieć, żeby nałożyć tą. O, pięknie wchodzi ciasno, także łatwo jej się nie wyciągnie, nie urwie. No, powiem wam, że bardzo, bardzo ciasno, fajnie wchodzi. OK, mamy to. Teraz tylko tutaj sobie troszeczkę to rozegniemy. Zawsze jak gadam coś, to musi papuga mi się drzeć. Ej, cichutko, cichutko. Się ucieszyła. No cicho, cicho. Łobuzie jeden. Słyszycie, jak ona to rozumie wszystko, co ja mówię? Cicho, cicho, cichutko, bo spać pójdziemy. A? Nie? Nie chcesz ich spać? Coś tam marudzi. Dobra, nosi. OK. Słuchajcie, sobie robię to poza kadrem, a teraz wezmę, złapię jeden drucik. Sobie to też podsynuję. Albo w sumie nie, nie podsynuję jeszcze. Zrobię inaczej. Czyli po prostu tutaj już przylutuję do tego. Minus do minusa, plus to jest w środku. Czyli minus będzie tutaj. Dobra, najpierw minus sobie przylutuję. Tylko muszę tutaj ładnie to.
złapać najpierw kombinerkami. Dobra, lecimy. Minus. Chcę, żebyście też widzieli mniej więcej, jak to robię. A jak chcę sobie najpierw minusa tutaj złapać. Może zrobię inaczej. Złapię to sobie w trzecią rękę. Teraz dam minusa i zacisnę. Tak, to jest minus. Ok. No i teraz zacisnę. Pięknie. Pięknie. Poezja. No i teraz rzutuję sobie elegancko tutaj po boku. Cynę wpuszczę. I potem zagnę już tak, żeby się trzymało. Pięknie złapało. Perfekt. Po prostu perfekcyjnie. Ideolo. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. Idealnie. Teraz muszę tylko zagiąć to mocniej, żeby ten kabelek mi się tutaj nie wyrwał jakimś cudem. Perfekcyjnie. Została mi tylko góra. Tutaj sobie już kabel troszeczkę podsunuję jednak. Trochę to czasu zajmuje, żeby tak sobie podłączyć tą przetworniczkę, polutować to wszystko i tak dalej. Ale warto. Warto, bo to są fajne rzeczy. Jeżeli chodzi o mnie, to lubię się tak bawić. Dobra, 300 stopni. Teraz sobie też tutaj troszeczkę naniosę cyny. Pięknie. Ja się jaram tą cyną, jak małe dziecko. Ale ta cyna jest zarumista. Dobra. W sumie kolbę mogę już odłączyć. I to jest istota piękności lutownicy T12. Wszystko mega szybko. Bez chrzanienia się. Dobra, słuchajcie. To porobione. To porobione. Gotowe do pracy. Do pracy z różnymi urządzeniami. To sobie na bok położę. Kombinerki na bok, żeby się nie pałętało to mi wszystko tutaj po stole. No i robimy test z miernikiem RLC. Tylko tak, ja dałem ile? 6,5, tak? Czyli dam mu... On jest zasilany chyba do 9 V, czy nawet do 12, już nie pamiętam. Słuchajcie, muszę wejść szybko na stronę, żeby się upewnić, jakie maksymalne tutaj można podłączyć mu napięcie. Słuchajcie, ale jestem głupi, patrzcie, ale pokażę wam jeszcze przy okazji, jak wygląda to w Chińczykowie. 33 do 47 zł. Tu jest cały opis tego. To jest po prostu, ja się zapomniałem, że się podłączyłem po prostu pod baterię, nie? Tym tutaj całym gniazdem. A baterię włączam i wyłączam, odcinam jakby obwód z tych dwóch tutaj. Tym właśnie przełącznikiem, co tam wam pokazałem. Czyli jak dam go na zero, to wtedy mogę zasilać go bez problemu zasilaniem z zasilacza. Tak to sobie wykombinowałem. No i tutaj macie cały opis oczywiście. Jest tego na AliExpressie dużo. Są rosyjski wielofunkcyjny TC1. A wiecie co? Za 70 zł. Myślę, że Rosjanie bardzo dobrze też znają się na elektronice. Potrafią rozkminiać nieraz takie patenty, że miszczena opada. I wiem pewne rzeczy, o których nie powinienem mówić publicznie. Dlatego powiem wam, że Rosjanie są bardzo dobrzy. Dobra, słuchajcie. Tak więc robimy testa na zasilaniu tym tutaj. Baterii nawet nie muszę wyciągać, bo tak jak mówiłem, tu jest załączenie. Wtedy to działa. Oczywiście teraz mi nic nie pokaże, jak odłączę. Bateria się wyłącza.
ale będzie działać bez problemu to zasilanie, jak sobie tutaj ustawię. Teraz sobie ustawię 9 V na wyjściu z tego. Także znowu podłączam się pod powerbanka tym. Powerbank podpięty. No i co? I teraz sprawdźmy sobie, jakie mamy tutaj na wyjściu napięcie. Miernik muszę włączyć. 6,53. 6,53. Czyli jak to było? Kręcę w przeciwną stronę zegara, żeby zwiększyć. 6,53. Teraz jeszcze raz. Minus do minusa, plus do plusa. 7,63. Tak mówię, około 9 V ustawię. 8,26. Już prawie. Czyli zróbmy minimalny jeszcze ruch. No i teraz powinno już być koło tych 9 V. 8,64. Dobra, niech zostanie 8,64. Ten taki jakiś margines. No i podłączmy sobie to do miernika. Tylko najpierw to sobie skręcę. Tak, żeby mi się to już tutaj nic nie rozwaliło. Pięknie zrobione. Powerbank, przetworniczka. No i zobaczmy, czy to zadziała. Nie działa. Czyżby ten nie sięgał? Coś czuję, że jest ta wtyczka taka trochę do bani. Dobra, nie działa. Teraz pytanie, dlaczego? No, odłączę baterię całkowicie, chociaż to prawdopodobnie nic nie da. No, ale zobaczmy. Ja wiem, dlaczego nie działa. Bo te są do dupy. No nie działa. Czy w ogóle powerbank? Wiecie co? Ja sprawdzę, czy tu w ogóle jest jakieś wsparcie się robi, czy coś, ale nie, chyba nie. Miernikiem. Oczywiście teraz, jak tutaj przyłożę, to ma mi pokazać te 8,6 V. No, pokazuje 8,64. Czyli ta wtyczka, którą kupiłem, no, ona się ledwo trzyma. Ale co zrobiłem? Dobra, podłączamy taką, jaka powinna być, bo to jest po prostu badziew. Przynajmniej dobrze wiedzieć. Co, dobrze, że tego dużo nie kupiłem. Tylko 2 sztuki. I to kosztuje 3 złote. Ja pierdzielę. Jeszcze chciałbym sprawdzić to na innym mierniku. Na tym nie sprawdzę. Jeszcze mam drugi, taki lepszy. I on też ma tutaj, słuchajcie, zasilanie. Jeszcze mam taki. Ten jest o wiele bardziej zaawansowany. Gdzie on ma tutaj wejście na zasilanie? Dobra, tu jest. Z tej strony. No to zobaczmy sobie, czy tutaj chociaż zadziała. Działa, ale bateria jest w środku. Ja teraz nie wiem, czy on działa z tej baterii, czy z zasilacza, nie? Bo jak odłączę... A nie, popatrzcie, wyłączył się. A jak go włączę? OK. Wyłączył się. 8,9. No niby teoretycznie jest OK. Co to zrobić? Kombinuję. Ale dlaczego ten mi się nie włącza?
Już tutaj na pewno jest dobrze. Tutaj się nie dostanę, żeby teraz zmierzyć to zasilanie, ale mamy patent na to. Zmierzę, czy tutaj jest w ogóle zasilanie, jak włączę na jedynkę. Wtedy ten obwód jakby się zamyka i to, co tutaj jest zasilanie, powinienem mieć też na tym. Także robimy testa, czy dobrze mówię. 0 V. Podłączam pod to. No jest, 8,64. Czyli na pewno. Ale to jest dziwne, dlaczego on się nie włącza? Przecież on ma teraz praktycznie zasilanie. A nie chce mi się włączyć. Patrzcie, teraz wyłączam go. Jest 0, nie? Jak przełączę? 8,64. Czyli tak jakby bateria teraz ładowała go. Czyli co, on działa na zasilaniu jeszcze wyższym? No to zobaczmy. Dajmy mu więcej żarcia. Wyłączę go. Przełączę teraz w lewo. Czyli zwiększyłem mu. Okej. Okay. Bardzo dziwne. Nie chcę przeholować. Jeszcze raz. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, szczerze wam mówiąc. Czyżby co, no nie miał mocy, żeby go ten zasilić? To jest niemożliwe. Ile mam tutaj na wejściu teraz ustawione? Słuchajcie, mam 9,31 V. Także on się powinien teraz włączać bez zająknięcia. A nie chce mi się łączyć. A nie wierzę w to, żeby była za słaba tata. Coś mi nie pasuje tutaj z tym wejściem. Za słabo wchodzi. Chyba. Nie, no muszę to przestudiować bardziej. Teraz macie ze mną niezłą rozkminę, nie? Na pewno tu idzie do tego. Tu jest na 100%. Tu nawet nie ma znaczenia, czy będę tym się bawił. Tak naprawdę, bo tylko jeżeli przełączę na jedynkę tutaj, to zasilanie z tego idzie mi na baterię, tak? Dlatego musi być na 0, jak mam podłączone to. A tutaj zasilanie mu normalnie podłączam. Teraz zastanawiam się tak, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Nie, tu idzie tak. Dobra, plus. Zobaczę sobie jeszcze baterię na chwilę. Plus to jest ten mały, nie? A minus jest ten duży. Dobra, jeszcze coś sobie sprawdzę. Czyli minus powinienem mieć tutaj. Biorę miernik. Jeszcze raz coś sprawdzę, jak mi miernik pokaże. No na pewno bieguny nie są pomylone, bo tutaj mam minus faktycznie. Zresztą na baterii jest napisane, że plus to jest. Dobra. Nie mogę w to uwierzyć, ale źle jest, kurde. Plus. Słuchajcie, to jest ten. A patrzcie się teraz, jak mi pokaże miernik. Źle mam bieguny podłączone. Czyli jak teraz bym wziął minusa do plusa miernikiem, to powinno tu być minus. A czy nie? Teraz mam źle podłączone. Bo plus mi pokazuje na tym. Na tym mi plus pokazuje. A plus to jest ten mały, nie?
Czyli tutaj powinien być plus. Czyli jakbym teraz podłączył, to teraz będzie minus mi miernik pokazywał. Czyli ja mam źle porąbałem. Źle tutaj podłączyłem. DT. Będę musiał to rozkręcić w ogóle i podłączyć. No tak, no czeka mnie rozkręcenie tego i przelutowanie na odwrót kabelków. Źle podłączyłem ten. Nawet nie sprawdziłem tego, jak to robiłem. Bieguny są zamienione. Dobra, żeby wam nie zajmować czasu, ja robię pauzę. Odkręcam tu śrubeczki. Szybko przylutuję na odwrót tylko te kabelki. I miernik powinien się włączać. Dobrze, że to w ogóle teraz wykryłem. Ja pierdzielę. Tak się niestety nieraz czasami zdarza. Słuchajcie, rozebrane. W zasadzie tutaj tylko przelutuję kabelki na odwrót i powinien miernik się włączyć. Chwila pauzy i zaraz sprawdzamy, czy to działa. Ok, słuchajcie, kabelki już przelutowałem odwrotnie, czyli teraz będzie wszystko z biegunami ok, z baterią też, tak jak powinno to być. Powiem wam tak, 9,25. Zrozumiałem, dlaczego mi tak słabo siedzi w tym gnieździe, ponieważ tu jest jeszcze na górze ta płytka i ona blokuje pełne dociśnięcie tutaj do tego gniazda. Także będę musiał sobie albo powiększyć średnicę w tym tutaj. Gdzie to jest? Nie, to jest na zewnątrz. A to mi gdzieś coś indziej blokowało chyba. Bo teraz, jak włożę do końca, fajnie wchodzi do samiutkiego końca tej wtyczki. Patrzcie. Tu mam na jedynkę, czyli jest przełącznik włączony, tak jakby działała bateria. No i naciskam. Testing. Bateria pokazuje 9,27. No, unknown or damaged part. Czyli nie wykryło żadnego tutaj elementu. Żeby sobie coś przetestować, z ciekawości mam coś w ogóle. Mam taki kondensator uszkodzony, którego zaraz sobie sprawdzimy. On ma oznaczenie 10 V, 470 nanofaradów. Zobaczmy, jak pokaże nam ten miernik. Podłączmy sobie tutaj pod te nóżki. No i teraz sprawdzamy, co pokaże nam ten tester. 470, pamiętajcie, nanofaradów. ESR ma 0,11 ohma. VLoss 3,6%. Czyli o 50 w dół ma, bo ma na obudowie 470, on pokazuje 420. Jeszcze raz sobie przetestujmy. Bateria 9,28, czyli będę mógł sobie nawet zmniejszyć troszeczkę. No, 418 teraz pokazało, ESR 0,12 ohma, czyli można powiedzieć, że ten kondensator jest jeszcze w miarę dobry, ale niestety zahaczyłem lutownicą o jego tutaj ściankę i jest troszeczkę ta byczułka już uszkodzona, także ja go chyba raczej nie będę używał, bo ta powłoka, jak wiecie, powinna być nienaruszona. Czyli działa. Czyli jest wszystko ok. Tutaj na 100% jest bieguny, są dobrze podłączone. Tylko tutaj miałem źle podłączone. Robię pauzę, składam sobie ten miernik i zaraz małe podsumowanie. Dobra, słuchajcie, trwa to już 49 minut, długo, nie? Ale w sumie trochę wam pokazałem mniej więcej, jak to działa. Generalnie taka przetwornica step-up, zarąbista sprawa, naprawdę żałuję, że tego wcześniej nie kupiłem więcej gdzieś na AliExpressie. Jak to tam kosztuje 2,59 zł, to za dwie dychy mogłem tego spokojnie nakupić sobie kilka sztuk ładnie. U nas w Polsce 12 zł w sklepie elektronicznym, także zobaczcie, jaka to jest różnica w cenie. Nie mówię jeszcze, jakby ktoś zamawiał taką przetwornicę przez sieć, no to wtedy wychodzi nam no kolosalna przepaść, jeżeli chodzi o ilość sztuk, które byśmy kupili na AliExpressie, a te, które w Polsce. Dobra, słuchajcie, to wszystko już działa, podłączone bieguny, już w mierniczku tutaj są ustawione poprawnie, przynajmniej się dowiedziałem. W ogóle nawet nie wiem, dlaczego nie sprawdziłem tego na samym początku, ale okej.
Może mi się gdzieś tam spieszyło. Teraz już to działa. Bez problemu się miernik włącza. Czyli będę mógł sobie teraz... w zasadzie baterię już mogę odłożyć na bok, nie zużywać jej, wykorzystać ją na przykład do miernika. A tak z ciekawości sobie ją sprawdzę, ile ona ma. Bo już troszeczkę w tym mierniku służyła, chociaż tam było widać, jak się załącza ten miernik, ale 8,87. Czyli jeszcze jest nawet spoko. Dobra, miernik wyłączamy, żeby też baterii nie czerpał. Nawet, powiem wam, do takiego miernika, jakby ktoś opartego sobie go przerobił, to też można by taką przetworniczkę podłączyć sobie, nie? Zamiast na przykład, oczywiście nie mówię, żeby gdzieś tutaj wtykać do tych gniazd, które służą do pomiarów, ale gdzieś z boku sobie zrobić taką też wtyczkę na jacka i zamiast baterii jakiś przełącznik jeszcze gdzieś tutaj, nie? W obudowie. A też mówię, takie moje fazy są, nie? Głupie. I wtedy nie musimy zużywać baterii. Dobra, to by było na tyle. Naprawdę polecam taką przetworniczkę Step Up, bo bardzo się przydaje. W szczególności dobre zastosowanie jest z powerbankiem. Dzięki temu możemy sobie wykorzystywać do różnych tam urządzeń, żeby je zasilić, nie? Myślę, że to jest bardzo fajny patent. Także pozdrawiam. To by było na tyle. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się.